pisaliście, prosiliście, także oto jest. John Lang. Wydaje mi się, że powodem, dla którego tak bardzo prosiliście o tą sprawę, jest to, że jest ona owiana niesamowitą ilością tajemnic, kontrowersji i brzmi w ogóle jakby była jakąś jedną wielką teorią spiskową. I wiem, że wiele osób nawet się zastanawia, czy ta historia w ogóle jest prawdziwa. Wszystko wskazuje na to, że jest, natomiast często jest przedstawiana w dosyć niewłaściwy i w zbyt, powiedzmy, dramatyczny sposób. Jeżeli cokolwiek o tej sprawie słyszeliście, to zapewne było to coś w stylu, że John Lang zmarł w 2016 roku, w styczniu. Zmarł w dosyć nie do końca wyjaśnionych okolicznościach, natomiast jego śmierć została uznana za samobójstwo, a mniej więcej przez rok prowadzący do jego śmierci, a John skarżył się, że był stale prześladowany przez policję w jego mieście we Fresno, w Kalifornii, gdzie mieszkał. I to, co spowodowało, że jest to sprawa po prostu, którą internet pokochał, to to, że John Lang wrzucał na swój kanał na YouTube filmy ze swojego domowego monitoringu, które miały być dowodem na to, że policja go śledzi i prześladuje. I szczerze powiedziawszy, po przyjrzeniu się tej sprawie chciałabym obalić kilka mitów, które krążą na temat Johna Langa, ponieważ okazuje się, że wiele spraw jest przesadzonych, czy wręcz nieprawdziwych. Natomiast jeżeli przyjrzymy się tej sprawie, to okazuje się, że nie jest ona wcale aż tak kontrowersyjna i tak niesamowita, jak mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka, ale zacznijmy po kolei. John Lang w momencie śmierci w 2016 roku miał 51 lat, był mężczyzną mieszkającym samotnie w domu we Fresno w Kalifornii. Nie wiemy o nim tak naprawdę wiele. Na chwilę obecną, gdy to nagrywam, nie istnieje nawet żadne jego oficjalne potwierdzone zdjęcie, więc nawet nie wiemy, jak John Lang tak naprawdę wyglądał. To jest właśnie jeden z powodów, dla których wiele osób wątpi w prawdziwość tej historii i podejrzewa, że może jest to jakaś zmyślona miejska legenda. Natomiast wszystko wskazuje na to, że jednak nie, John Lang rzeczywiście istniał i zginął w 2016 roku. I John Lang uważał się za aktywistę, był bardzo aktywny przede wszystkim w internecie i utrzymywał, że odkrył pewien skandal, pewne oszustwo, którego dopuszczała się policja we Fresno i zaczął to szeroko opisywać w internecie, już zaczął również pisać do gazet, do dziennikarzy i utrzymywał, że właśnie z powodu tego, że tak tą policję krytykował i ujawniał różne jej skandale, to z tego powodu policja we Fresno zaczęła go prześladować. A jaki to skandal John Lang ujawnił? No okazuje się, że wiele osób troszkę się jednak spiera, czy to rzeczywiście w ogóle był jakiś skandal i to, co się tam działo, czy to rzeczywiście było jakieś poważne wykroczenie. Muszę przyznać, że zajęło mi dobrą chwilę zrozumienie i przetworzenie tych wszystkich informacji, jakoś tak zrozumienie, co dokładnie John Lang odkrył. Spróbuję Wam to teraz wytłumaczyć. Okazuje się, że wiele samochodów policyjnych w Stanach i nie tylko wyposażonych jest w taką specjalną aparaturę, nazwijmy to, która pozwala im skanować tablice rejestracyjne samochodów jadących przed nimi, skanować je pod kątem tego, czy dany samochód jest może na przykład poszukiwany, ponieważ został zgłoszony jako skradziony, albo mogą też sprawdzić, czy na przykład właściciel tego samochodu nie zalega z zapłatami za jakieś mandaty i tego rodzaju rzeczy. I jest to w sumie dosyć fajna aparatura i przypuszczam, że pozwoliło odnaleźć wiele skradzionych samochodów. Natomiast przepisy są takie, że do tego skanowania tablic rejestracyjnych może dochodzić jedynie na drogach publicznych. Czyli jeżeli ukradliście samochód i stoi on zaparkowany na przykład na waszej prywatnej posesji, to policja nie ma prawa go zeskanować, nie ma prawa go sprawdzić. Mogą to zrobić dopiero wtedy, gdy wyjedziecie na drogę publiczną. I miejsca prywatne to są również na przykład parkingi supermarketów czy tego rodzaju miejsc. Więc teoretycznie, jeżeli pojechaliście sobie na przykład na zakupy do supermarketu i zostawiliście samochód na ogólnodostępnym parkingu, to policja nie ma prawa go tam zeskanować. Może to zrobić dopiero, gdy wyjedziecie na drogę publiczną. Więc to, co policja we Fresno zaczęła robić, to zaczęła na przykład jeździć na parkingi jakichś dużych supermarketów, gdzie było zaparkowanych, nie wiem, z 200-300 samochodów. Skanowali sobie te wszystkie samochody i jeżeli zdarzyło im się trafić na jakiegoś gagatka, który zalegał z mandatami, to ponieważ nie mogli go zaaresztować na parkingu, ponieważ była to własność prywatna. Przyczajali się gdzieś w rogu, czekali aż dana osoba skończy zakupy, wsiądzie do samochodu, odjedzie, oni jechali za nią i czekali aż wjedzie na drogę publiczną i tam ją zatrzymywali, udając, że zeskanowali im te tablice rejestracyjne, gdy byli już na drodze publicznej.
I nie do końca jest pewne, jak John Lang to odkrył. Gdzieś przeczytałam, że możliwe, że pracował w zakładzie samochodowym u mechanika, więc możliwe, że usłyszał, zasłyszał to gdzieś właśnie w pracy. I do dziś w internecie toczą się dyskusje, czy to, co John Lang odkrył, ma w ogóle jakiekolwiek znaczenie, ponieważ wiele osób argumentuje, że policja we Fresno łamała przepisy, ale łamała je po to, żeby łapać osoby zalegające z płatnościami, czy osoby, które popełniły jakieś przestępstwa i są poszukiwane. Więc nie jest tak, że oni, nie wiem, nie wrabiali nikogo niewinnego w jakieś przestępstwa, czy w jakieś mandaty. Natomiast istotnie łapali osoby, które były czemuś winne. Więc tak naprawdę przyczyniali się do większego, powiedzmy, bezpieczeństwa w mieście, pomimo, iż te zasady łamali i tak naprawdę no, nawet nie wiadomo, czy groziłyby im za to jakiekolwiek konsekwencje. Także wiele osób uważa i muszę się tutaj w zasadzie zgodzić, że to, co John Lang odkrył, nie dawało nikomu wystarczających podstaw, żeby go prześladować, a już na pewno nie zabić, no ponieważ prawdopodobnie policja we Fresno w ogóle by się takimi oskarżeniami nie przejęła. Natomiast jakiś czas po tym, gdy John Lang zaczął to opisywać, zaczął również na swojej stronie, która obecnie już nie istnieje, opisywać już na przykłady tego, jak to policja z Fresno zaczęła go prześladować. Założył również kanał na YouTube, kanał, który o dziwo istnieje do dziś, pomimo iż od śmierci Johna minęło już ponad 3 lata. Kanał wciąż wisi, na chwilę obecną, gdy to nagrywam, wciąż jest dostępny, znajdują się tam wszystkie 17 filmów, które John Lang wgrał. Pokażę Wam ten kanał i możecie zauważyć, że nazwa jego kanału to Lang Marine. I nie jest to przypadkowe, okazuje się, że John Lang w przeszłości rzeczywiście był w Marines, czyli w amerykańskich siłach zbrojnych. I wydaje mi się, że fakt, że on był w Marines, może być dosyć istotny, ale to poruszymy jeszcze później w teoriach. Jeżeli przyjrzymy się jego kanałowi na YouTubie, to rzeczywiście możemy tam znaleźć kilka bardzo zastanawiających filmów. Jedne z najbardziej popularnych filmów to na przykład ten, na którym John Lang nagrywa 3 samochody policyjne, które późnym wieczorem zatrzymują się pod jego domem. Z każdego samochodu wysiada kilka policjantów, którzy ustawiają się w kołeczku, o czymś sobie rozmawiają przez jakieś 2-3 minuty, pakują się do samochodów i odjeżdżają. I wiele osób zwraca uwagę, że w trakcie tego filmu ani jeden z tych policjantów, nikt ani teraz w żaden sposób nawet nie spogląda w stronę domu Johna Langa, ani nie wykonują żadnych gestów, ani nie wykonują żadnych znaków, które mogą jakoś sugerować, że są oni tam dla Johna Langa. Wygląda to na jakieś takie spotkanie policyjne, tak jakby spotkali się, może naradzali przed jakąś akcją, może na przykład jedą kogoś zaaresztować, kto mieszka 2 przecznice dalej i zatrzymali się w pobliżu, żeby przedyskutować plan, po czym skoczyli do samochodu i odjechali. Także jest to nagranie ciekawe, natomiast nie ma na nim żadnego dokładnego, żadnego twardego dowodu, że ci policjanci są tam rzeczywiście specjalnie dla Johna Langa, że chcą się mu pokazać, chcą mu w jakiś sposób zagrozić. Oni tam po prostu stoją, gadają i odjeżdżają. Na kolejnym znów filmie jest to tak naprawdę jedyny film, na którym John Lang uwiecznił jakieś złamanie prawa. To film, w którym gdzieś około 4-5 rano na jego posesji pojawia się jakiś mężczyzna włamuje się na jego posesję i próbuje dostać się do jego samochodu, który jednak jest zamknięty, więc mężczyzna sobie odchodzi i John Lang nie wie, kim on był, ten mężczyzna nigdy nie został zidentyfikowany. I John Lang utrzymuje, że ten mężczyzna w jakiś sposób współpracował z policją we Fresno i może próbował ukryć jego samochód. Kolejny ciekawy film, i muszę przyznać, że ten najdłużej sprawiał mi problemy i najdłużej próbowałam go sobie jakoś wyjaśnić w jakiś inny, racjonalny sposób niż to, że John jest prześladowany. To film, w którym pod jego samochód w biały dzień podjeżdża czarny van, drzwi wana się odsuwają, widzimy tam jakąś wielką profesjonalną kamerę, którą ktoś przez chwilę nagrywa jego dom, po czym zamyka drzwi, auto tam jeszcze stoi przez kilka minut i odjeżdża. I według Johna Langa jest to kamera termowizyjna mająca na celu sprawdzenie, czy jest on w domu. Natomiast nie wyjaśnił, dlaczego policja we Fresno miałaby marnować fundusze na wynajęcie czy na zakupienie takiej drogiej kamery tylko po to, żeby go nagrać przez kilka sekund i odjechać, skoro uważa, że i tak obserwowali jego dom przez cały czas. I muszę przyznać, że mimo wszystko znalazłam dosyć ciekawe wyjaśnienie tej sprawy z kamerą. Otóż okazuje się, nie jestem tego pewna, ponieważ nie znam się na kamerach, nie jestem jakimś ekspertem od kamer, natomiast wiele osób zwraca uwagę, że ta kamera bardzo przypomina kamery używane na przykład przez dziennikarzy i przez telewizję.
I jest możliwe, że ludzie, którzy ten dom Johna Langa nagrywali, to byli właśnie dziennikarze. A dlaczego? Ano dlatego, że właśnie John Lang był bardzo aktywny w internecie, pisał do prasy, pisał do mediów, pisał do konkretnych dziennikarzy na Facebooku, gdziekolwiek tylko mógł, opisywał swoją historię tego, że jest prześladowany i opisywał, że policja we Fresno łamie prawo. I możliwe, że ktoś właśnie, nie mówiąc mu wcześniej, po prostu przyjechał nagrać jego dom do jakiegoś reportażu. A skąd znaliby jego adres? Skąd by wiedzieli, gdzie mieszkał? No, okazuje się, że John Lang podał swój adres w internecie. Możemy go znaleźć też chociażby pod jego filmami. Podobno też można go było znaleźć na jego stronie internetowej, która już nie istnieje. I jeżeli chodzi o pozostałe filmy na jego kanale, to okazuje się, że tak naprawdę na wielu z nich nic nie ma. Jeżeli wybierzemy tylko te wybrane fragmenty, jak na przykład właśnie w facecie z kamerą, policjanci, ktoś włamujący się do jego samochodu, to rzeczywiście wygląda to dosyć strasznie. Rzeczywiście wygląda to jak jakaś zorganizowana akcja mająca na celu wykończenie Johna Langa. Natomiast jeżeli obejrzymy inne jego filmy, to już wyłania nam się obraz człowieka chyba troszkę przewrażliwionego i może trochę zaburzonego, ponieważ są tam na przykład filmy, na których pod jego domem przejeżdża śmieciarka, albo przejeżdża jakieś auto policyjne i wóz strażacki na sygnale, które pewnie jadą do jakiegoś zgłoszenia. I John Lang utrzymuje, że oni przejeżdżają pod jego domem tylko po to, żeby go dręczyć. Jest też nagranie, na którym po drugiej stronie ulicy widać po prostu jakiś zaparkowany samochód i John Lang utrzymuje, że ten samochód jest tam po to, żeby go śledzić i prześladować. Natomiast skąd o tym wie? No ciężko powiedzieć, jaki mamy dowód na to, że on rzeczywiście jest tam po to, żeby śledzić Johna Langa, a nie jest to po prostu samochód kogoś, kto mieszka w okolicy, albo mieszka w jednym z tych domów, które nawet widzimy na filmie. No nie wiemy tego. I im dłużej oglądamy jego filmy i czytamy jego pisy, które są bardzo długie i bardzo rozbudowane, to widzimy, że John Lang podejrzewa nie tylko policję o prześladowanie go, podejrzewa również swoich sąsiadów, podejrzewa właśnie kierowców śmieciarki, strażaków, ekipę telewizyjną. Podejrzewa również na jego ostatnim filmie, który opublikował na swoim kanale przed śmiercią. Widzimy auto jakiejś firmy zajmujące się czyszczeniem dywanów. Na filmie widzimy, że samochód zatrzymuje się pod domem Johna Langa. Widzimy tam jakiegoś mężczyznę, który robi sobie przerwę na papierosa, po czym wyjmuje jakiś kawałek papieru z samochodu i wkłada go Johnowi Langowi do skrzynki na listy, po czym odjeżdża. I to, co najprawdopodobniej wrzucono mu tam do skrzynki, to była po prostu ulotka reklamująca usługi tej firmy. I pamiętam, że pierwszy dokument, który na temat Johna Langa obejrzałam, powiedział, że wszyscy internauci tą firmę sprawdzali i okazało się, że ona nie istnieje. No i brzmi to naprawdę niesamowicie. No jak to, no już naprawdę ktoś posunął się do tego, że założył nieistniejącą firmę tylko po to, żeby Johna Langa prześladować ulotkami? No ale okazuje się, że nie. Jednak jak trochę pogrzebiemy, to ta firma rzeczywiście istnieje i jest zarejestrowana. Jest na Yelpie, natomiast ma tylko dwie recenzje, które pojawiły się po śmierci Johna Langa, dlatego wiele osób wnioskuje i domyśla się, że może ona wcześniej nie istniała i została stworzona tylko dlatego, żeby odwrócić od nich jakiekolwiek podejrzenia. Natomiast nie, firma jest zarejestrowana od 2011 roku, jak się okazuje. Może po prostu nie idzie im najlepiej w biznesie i po prostu nie ma o nich za dużo w internecie. Nie każdy mały biznes ma, nie wiem, konto na Instagramie i konto na Google i Facebooka i jeszcze coś. Jak widzicie na samochodzie, widzimy tam dokładnie ich numer telefonu. I jak się domyślacie, masa osób już próbowała pod ten numer dzwonić, żeby ustalić, czy ta firma jest prawdziwa, czy nie. Podobno obecnie, jeżeli zadzwonicie na ten numer, to nikt nie odbierze, nie ma też żadnej poczty głosowej. Także wiele osób znów podejrzewa, że właśnie ze względu na to ta firma nie jest prawdziwa. Natomiast jest również możliwe, że otrzymywali tyle telefonów od internetowych detektywów, że po prostu zmienili numer. Oczywiście kanał Johna Langa każdy z Was może sobie sam odnaleźć i wszystkie te filmy dokładnie obejrzeć i wydać własną opinię. Natomiast moim zdaniem po zobaczeniu wszystkich tych filmów ja nie widzę tam żadnego dokładnego, wystarczającego dowodu na to, że John Lang był prześladowany. To, co widzę natomiast, to mężczyzna cierpiący najprawdopodobniej na urojenia prześladowcze. Uważanie, że przejeżdżająca pod waszym domem śmieciarka rano was prześladuje, zdecydowanie jest objawem jakichś urojeń
i nie widzę żadnych racjonalnych podstaw, dla których ktoś mógłby uważać, że prześladuje go śmieciarka na przykład. I przypuszczam, że gdybym to ja sobie założyła monitoring wokół swojego mieszkania, gdybym na przykład zamontowała sobie kamerę monitorującą to, co dzieje się na parkingu pod moim blokiem, to możliwe, że w ciągu całego roku również zarejestrowałabym jakieś dziwne rzeczy, które mogłabym uznać za jakieś zagrożenie. Na przykład kradzieże samochodów są dosyć powszechne, więc gdybym na przykład obejrzała materiał z całego roku sprzed mojego bloku, z mojego parkingu, to możliwe, że byłby tam jakiś wieczór, jakaś noc, gdy rzeczywiście ktoś by się tym po tym parkingu kręcił i próbował otworzyć drzwi w każdym samochodzie, mając nadzieję, że ktoś zapomniał swój samochód zamknąć. I wiem, że jest to dosyć popularne, takie kombinacje i próby ukradzenia samochodu, czy chociaż przespania się tam w zimie, gdy jest zimno i mówimy na przykład o osobie bezdomnej. Także wiem, że takie rzeczy się czasem zdarzają. I przypuszczam, że to, co właśnie John Lang nagrał, to ten mężczyzna próbujący ukraść jego samochód, to nie jest w żaden sposób skierowane na niego. Ten mężczyzna, który po prostu po tej posesji się kręcił, mógł nawet nie wiedzieć, kim John Lang jest. Mógł po prostu kręcić się po okolicy i próbować ukraść samochód. Okazuje się, że we Fresno średnia ilość przestępstw na jednego mieszkańca jest dosyć wysoka, dużo większa niż średnia dla całych Stanów. Także okazuje się, że Fresno nie jest najbezpieczniejszym miejscem w Stanach i to może wyjaśniać właśnie próby kradzieży samochodów. To może wyjaśniać też fakt, że Johnowi Langowi pod domem jeździ policja w nocy. John Lang był również bardzo aktywny na Facebooku, niestety jego profilu obecnie już obejrzeć nie możemy. Po internecie krąży kilka screenów i to, co mnie naprawdę zaszokowało, to to, że John Lang pisał masę postów na temat tego, że jest prześladowany. Kilkakrotnie przed swoją śmiercią pisał o tym, że obawia się o swoje życie i że możliwe, że jeżeli wkrótce zostanie zamordowany, to zapewne będzie to wina policji we Fresno. I to, co mnie zaszokowało, to to, że czasem widzimy też komentarze pod jego postami i jego znajomi z Facebooka nie pisali tam niczego w stylu: ej John, wszystko w porządku, chcesz pogadać, albo nie wiem, nie wygląda na to, żeby ktoś naprawdę w jakiś sposób się z nim skontaktował i może próbował mu pomóc. Wiemy, że John Lang był w trakcie separacji, może też w trakcie rozwodu. Miał żonę, miał partnerkę, z którą obecnie nie żył, nie mieszkał. I właśnie zastanawiam się, czy ktoś próbował się z nim skontaktować i może przekonać ją, żeby na przykład wzięła żonę do lekarza, bo gdybym ja widziała, że moi znajomi na Facebooku piszą takie posty, to najpewniej po upewnieniu się, że chyba trochę wyolbrzymiają, zaproponowałabym im wizytę u psychologa i sama bym z nimi poszła. Albo skontaktowałabym się z kimś, kto jest z nimi bardzo blisko, z jakąś rodziną i próbowała ich przekonać, żeby coś zrobili, ponieważ zwyczajnie bym się o tą osobę bała. I nie wiem, czy ktoś z jego znajomych próbował to robić, nic o tym nie wiemy. Niestety historia skończyła się, jak skończyła. 20 stycznia 2016 roku w domu Johna Langa wybuchł pożar. Ktoś zgłosił to na straż pożarną. Nie wiem, czy byli to sąsiedzi, którzy zauważyli ogień, czy był to sam John Lang. Natomiast gdy straż pożarna przyjechała na miejsce zdarzenia, na początku w ogóle nie mogli dostać się do środka domu, ponieważ John się tam zabarykadował. Gdy wyważyli drzwi, znaleźli Johna nieprzytomnego, niestety nie udało się już go reanimować. Zwykle w takich przypadkach, w przypadkach spraw, które są zamknięte, zakończone, a wciąż krąży wokół nich dużo kontrowersji, często wtedy udostępnia się po prostu w internecie raport z autopsji, tak aby każdy sobie mógł sprawdzić, co tam dokładnie się stało. I w tym raporcie czytamy m.in. to, że John Lang istotnie miał 3 rany kłute klatki piersiowej. To też jest ciekawe, ponieważ wiem, że wiele źródeł podaje, że on miał rany klatki piersiowej, ale również rany na górnej części pleców, co jednak okazuje się być, przynajmniej według raportu, nieprawdą. Rany były tylko z przodu, na klatce piersiowej. Ale natomiast okazuje się, że przyczyną śmierci było nie to, a zatrucie dymem. Pożar, który wybuchł w domu Johna Langa, prawdopodobnie został przez niego samego wzniecony. Natomiast mówi się, że nie był to duży pożar, który domu nie strawił. Dom wciąż stoi. Możecie to zresztą sprawdzić, chociażby patrząc na Google Maps. Dom wciąż stoi, najwyraźniej teraz mieszka tam ktoś inny. Natomiast nadobił sporo smrodu, sporo dymu. John się w domu zabarykadował i niestety umarł na zatrucie dymem. Pomoc nie dotarła do niego na czas. A rany klatki piersiowej zostały zadane 2 różnymi nożami. Oba noże pochodziły z jego kuchni i podobno znajdowały się na nim, to nie jest potwierdzone, ale podobno na nożach znajdowały się tylko jego odciski palców.
Czyli wierzy się, że John sam zadał sobie te rany, a później wywołał pożar, albo wywołał pożar najpierw. I trzeba przyznać, że jest to niesamowite, że człowiek byłby w stanie zrobić coś takiego i właśnie chyba dlatego często w tą wersję wątpimy i podejrzewamy, że jednak ktoś go zamordował, pozorując samobójstwo. No ponieważ sprawa wydarzyła się we Fresno, to kto przy sprawie pracował? No oczywiście policja z Fresno. I wiele osób zwraca uwagę, że jest to po prostu nie fair, ponieważ jeżeli John Lang za życia oskarżał policję we Fresno o prześladowanie go i o łamanie prawa, to policja prowadząca śledztwo w jego sprawie może nie być obiektywna. Dlatego przez jakiś czas w internecie krążyła petycja, którą można było podpisać, żeby otworzyć nowe federalne, niezależne śledztwo, które miałoby się jeszcze raz przyjrzeć śmierci Johna Langa i wykazać, czy policja rzeczywiście miała coś z tym wspólnego. Niestety petycja zebrała tylko kilka tysięcy głosów i niestety do niczego to nie doprowadziło. Na chwilę obecną, gdy to nagrywam, nie wiemy nic o tym, żeby śledztwo miało być ponownie otwarte, czy żeby cokolwiek miało się w tej sprawie jeszcze wydarzyć nowego. I jeżeli chcecie znać moje zdanie o tej sprawie, to ja muszę przyznać, że z tego wszystkiego, co znalazłam i co przeczytałam i co obejrzałam na przykład na jego kanale na YouTube, nie zobaczyłam i nie znalazłam tam niczego potwierdzającego, że rzeczywiście na życie Johna Langa ktoś czyhał i ktoś próbował zrobić mu krzywdę. I też gdy się tak nad tym zastanawiam, to dziwi mnie, wiecie, co byście zrobili, gdybyście zdali sobie sprawę, że ktoś chce was zabić, najpewniej, że ktoś wam zagraża. Co byście, jakbyście postąpili? No, najpewniej rzucilibyście wszystko, co robicie w danym momencie i wyjechali z miasta. Przynajmniej ja bym tak zrobiła. W szczególności, jeżeli podejrzewałabym, że policja chce mnie zabić. Zdecydowanie nie zostałabym jeszcze sama w domu, w którym mieszkam. Spakowałabym manatki, pojechała na drugi koniec kraju i zaczęła się zastanawiać, co robić dalej, do kogo się z tym zgłosić. Natomiast John Lang pisał w internecie, dużo pisał ciągle o tym, że policja czyha na jego życie i że jego życie jest zagrożone. I jest nawet poznak, którym napisał, że jeżeli ma jakiegoś znajomego, który posiada broń, to on by bardzo chciał tego znajomego zaprosić, żeby został u niego na noc, ponieważ John boi się o swoje życie. No właśnie, a dlaczego po prostu stamtąd nie spieprzył, to mnie zastanawia, bo to jest coś, co ja bym zrobiła w pierwszej kolejności. Natomiast widzę wiele przesłanek za tym, że John Lang był bardzo przewrażliwiony i że najpewniej cierpiał na jakiegoś rodzaju urojenia prześladowcze. Jeżeli obejrzycie niektóre jego filmy na YouTube, nieważne czy są to momenty nagrywane w ciągu dnia czy w nocy, widzimy ruch kamery i widzimy to, że kamera przybliża na przykład na dane osoby stojące na ulicy czy na samochody, czy robi zbliżenie na coś, co akurat Johna Langa interesuje i chciałby to w filmie pokazać. I okazuje się, że w jego domowym monitoringu nie dało się czegoś takiego zrobić, oglądając nagranie. Można to było zrobić tylko, jeżeli ktoś na żywo w danym momencie film oglądał. Czyli wychodzi na to, że John Lang siedział w domu i obsesyjnie oglądał swój monitoring w trybie na żywo, jeżeli zauważył tam jakąś dziwną akcję, zauważył kogoś, zauważył jakiś samochód, który go zaniepokoił, to od razu przybliżał i go nagrywał. Czyli wychodziłoby na to, że John prawdopodobnie spędzał bardzo dużą ilość swojego czasu właśnie obserwując swój monitoring i patrząc, co tam się dzieje. Dodatkowo wspomniałam wcześniej, że John był w Marines. I moim zdaniem to też może mieć znaczenie w tej sprawie, to jest tylko taka moja teoria i moje domysły. Nie wiemy, czy John Lang kiedykolwiek brał udział w jakichś działaniach zbrojnych, czy kiedykolwiek gdzieś na jakiejś wojnie był. Natomiast wiecie, jak to często bywa z żołnierzami i z osobami, które wojny doświadczyły. Często później cierpią na zespół stresu pourazowego. I zastanawia mnie, czy właśnie stan Johna też nie był poniekąd spowodowany może właśnie jakimś nieleczonym zespołem stresu bezurazowego. Oczywiście to jest tylko taka moja naciągana teoria, nie ma żadnych dowodów na to, że John Lang rzeczywiście miał jakieś problemy psychiczne. To jest tylko coś, czego ja się domyślam na podstawie tego, co widziałam. Może i dobrze by było, gdybyśmy rzeczywiście to śledztwo otworzyli jeszcze raz, gdyby ktoś niezależny, ktoś neutralny po prostu jeszcze raz się tej sprawie przyjrzał. Chyba głównie po to, żeby je tak trochę ukręcić w łeb. Nie, może to nie jest właściwe stwierdzenie, ale chyba po to, żeby po prostu wyjaśnić wszystkie te niedopowiedzenia jeszcze raz. I rzeczywiście muszę przyznać, że wiem, że jest to możliwe zadać sobie samemu ciosy nożem w klatkę piersiową. Zdecydowanie też jest możliwe, żeby samemu zniecić pożar. Natomiast w jak strasznej, nie wiem, psychozie, chyba to jest właściwe słowo, trzeba być, żeby zrobić sobie coś takiego, nie wiem.
Natomiast wydaje mi się, że gdyby ktoś chciał rzeczywiście upozorować samobójstwo, to raczej nie dźgałby nikogo nożem, natomiast spróbowałby upozorować takie raczej bardziej tradycyjne samobójstwo, jakieś przedawkowanie na przykład, niż dźganie kogoś nożem. No jak to można wyjaśnić jako samobójstwo potem? To jest to dosyć dziwne. I rzeczywiście im dłużej o tym myślę, tym bardziej skłaniam się ku przekonaniu, że John Lang zrobił to sobie wszystko sam, jakkolwiek to jest niesamowite i jakkolwiek ciężko w to uwierzyć. Gdzieś tam wierzę, że chyba jednak to jest ta właściwa wersja wydarzeń. Natomiast myślę, że jest to bardzo smutne, że nikt mu nie pomógł, ponieważ John Lang przez co najmniej jakiś rok prowadzący do jego śmierci praktycznie krzyczał o pomoc. Krzyczał o pomoc pisząc posty na Facebooku, pisząc do prasy, wrzucając filmy na YouTube. W sumie wszystko, co robił, kręciło się wokół jednego tematu i trochę mnie zaskakuje to, że nie znalazła się chociaż jedna osoba, która by w jakiś właściwy sposób tam zareagowała. Nie wiem, może nie oceniam tej sprawy właściwie, może rzeczywiście wiele jego bliskich czy znajomych próbowało jakoś tam interweniować. Natomiast John był w takim stadium swojej choroby, że nie reagował na nic, co próbowano mu wytłumaczyć i za żadne skarby świata nie poszedłby na przykład do lekarza czy do psychologa. I mam wrażenie, że wiele osób, które Johna Langa znało, traktowało go po prostu jako takiego niegroźnego dziwaka. I wcześniej zdarzyło mi się spotkać ze sprawami, w których ktoś miał ze sobą jakieś problemy, miał jakieś urojenia, natomiast nikt mu nigdy nie pomógł, ta osoba nigdy nie otrzymała żadnej właściwej pomocy, natomiast po prostu jego towarzystwo, jego znajomy i rodzina tego troszkę zbywali. Myślałam, że on po prostu taki dziwny jest, no nic nie poradzimy. No nie, no właśnie chodzi o to, że możemy często poradzić, jeżeli wiemy jak reagować. Także mam nadzieję, że Was nie zawiodłam, bo wydaje mi się, że wiele osób, które o tę sprawę prosiło, właśnie jest przekonanych, że rzeczywiście policja we Fresno najpewniej Johna Langa prześladowała i że te filmy, które wrzucił do internetu, rzeczywiście są dowodem na to, że był prześladowany. Natomiast, no wybaczcie, ja jednak żadnych niezbitych dowodów tam nie widzę. Widzę natomiast człowieka, który najpewniej cierpi na jakieś zaburzenia i który miał ze sobą problemy i któremu nikt nie pomógł na czas. Natomiast jeżeli macie zdanie inne od mojego, to bardzo chętnie usłyszę, jakie macie za tym argumenty i czy może wiecie o czymś, albo znaleźliście coś, na co ja nie trafiłam i co może trochę zmienia cały nasz pogląd na tą sprawę. Okej, to chyba tyle na dziś. Wiem, że ostatnio pisaliście, że chcecie więcej kotów w filmach, także dzisiaj specjalnie dla Was tutaj przyszły spać ze mną.